Już w najbliższą środę mija 20 lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wówczas, 2004 roku, 1 maja, podpisaliśmy traktat akcesyjny. Czy to była dobra decyzja? Zapytaliśmy mieszkańców Opatowa i Sandomierza, co zmieniło się w ich życiu, co było dobrego, co złego. Zapytaliśmy też, czy Polska powinna nadal być, znajdować się w strukturach unijnych. Przez te 20 lat tak się zmieniła, że niewyobrażalnie. Chyba to był największy skok cywilizacyjny w historii naszego państwa. Tak uważam. I to, proszę pana, wszędzie widać, nawet po rynku w Opatowie. Nigdy chyba tak dobrej pasy w historii nie mieliśmy. No nic nam nie dała specjalnie. No jak myślisz? Myślę, że troszeczkę żeśmy się rozwinęli i do przodu jednak poszliśmy, że jednak skorzystaliśmy coś na tym. Może nie do końca to wszystko tak jest, jak powinno być, ale trochę jednak kraj się rozwinął i jednak z tych funduszy europejskich wiele osób skorzystało. Przede wszystkim rolnictwo poszło do przodu. Co prawda rolnicy muszą spłacać duże kredyty, ale taką możliwość mieli. Zmiany jakieś były na lepsze, nie że nie było. A to cofnęliśmy się w rozwoju? Nie no, pod tym względem to nie. No, może jakieś tam poprawy są, ale nie do końca takie, jak może byśmy tego oczekiwali. Ale jakiś tam postęp jest do przodu. Więcej może pracy dla ludzi przede wszystkim, żeby nie było tego dużego bezrobocia. A tak dalej, no to nie wiem, no trudno mi jest powiedzieć. Do razu, no po drugie, no nie jesteśmy też i stąd. Ale to nieważne, ale mieszkacie w Polsce. No tak. To dotyczy całego kraju, całej Polski. A jak panie sądzą, czy warto wystąpić tutaj? Nie wiem, raczej, trudno mi jest odpowiedzieć. Raczej nie, może by było gorzej wtedy bardziej jeszcze. Pewnie są i korzyści, i niekorzyści, jak z każdej strony, i twierdzę, że chyba tych korzyści jest, że należymy chyba więcej. A co się zmieniło w Polsce w tym czasie? No, mamy pewną swobodę, tak, wybór. Także powiem szczerze, nasze dzieci też już mają lepiej, także twierdzę, że pamięta się z czasów dzieciństwa, to było wiele gorzej niż dzisiaj. Nie? Inaczej miało być. A jak? No według to, co obiecywali, państwo polskie, każde państwo miało być suwerenne, niezależne, w swoich granicach, o swojej kulturze. To miała być ta różnorodność kultur i miało być różnorodnie, każdy naród miał stanowić o sobie. A teraz nie jest tak? No może Polska nie stanowi o sobie, inne kraje? No nie bardzo, bo się wtrącają wszyscy. Wszyscy się wtrącają w nasze sprawy. Ale gdyby pani przyszło podejmować decyzję, czy Polska ma wystąpić z Unii, czy nie, bo pani za? Po tym, co się dzieje, to zobaczymy, jak to się potoczy, ale my nie chcemy migrantów. Jesteśmy wolnym państwem i my powinniśmy decydować o sobie. Nie żeby nam narzucano, jak nie migrantów, to kary za to, że my mamy emigrantów wojennych. Tak jak teraz, to raczej ta Unia Europejska przesadza. No w czym? W tych decyzjach, które podejmują. A które decyzje? Zielony Ład przede wszystkim. Czyli żadnych korzyści, tak? Niepotrzebne. No to znaczy, no korzyści są, to wiadome, drogi i tak dalej powstały wskutek tych działań Unii Europejskiej, no ale moim zdaniem jest takie, że tak jak teraz, to no przesadzają po prostu i tyle. A gdyby panu przyszło decydować, występujemy, jak nie było? Nie, raczej nie. Znaczy, moje zdanie jest takie, że nie powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej. Uważam, że bardzo dobra. Otworzył się nam świat. Co nam udało tak naprawdę? No możemy wszędzie podróżować, jesteśmy znani. Polska zyskała dużo na wejściu do Unii. Uważam, że same plusy z tego powodu. Według mnie dobra, dlatego że jak tu mój syn nie miał pracy, to bez niczego pojechał do Anglii i tam pracował. A teraz
teraz nie można. Jakby myśmy wyszli z Unii, to wszędzie będziemy starać się o co? No, o wizę. No, pod tym względem to tak. I w tej chwili to, co słyszę w telewizji, to bardzo dużo ludzi nie ma pracy. Bo jak jest praca, to za takie marne pieniądze, że robią chyba, ja nie wiem jak robią, ale pewnie robią w ciemno, żeby nie płacić podatków. By nie było Unii, jeszcze by było gorzej. Tak. Co się poprawiło? No, mamy nowe ciągniki, nowe samochody, nowe drogi, nowe wszystko. Tylko gorzej nam się żyje. Naprawdę? No tak, bogato się. Temu się żyło gorzej? Znaczy lepiej? Nie wiem, że jak 20 lat temu było. Chyba lepiej się żyło. Moją matkę było stać nawet kupić ciągnik samochód, mnie już nie stać. Trzeba używkę kupić 10-letnią. Proszę powiedzieć, gdyby panu przyszło głosować za wystąpieniem z Unii, jakby pan zagłosował? Byłby pan za czy przeciw? Nie, zostałbym. Co to z niemi? Co to nam zmieni? Nic nam nie zmieni. Może bezpieczniejsi jesteśmy przez ruskimi. Wejście do Unii Europejskiej było trafną decyzją dla naszego kraju. Wzgląd historyczny przede wszystkim jest tutaj bardzo ważny, przynajmniej w mojej ocenie, że przez lata mogliśmy mieć i mieliśmy problemy z krajami ze wschodu, przede wszystkim z Rosją. I to na pewno dało nam jakiś aspekt po prostu przynajmniej jakiegoś minimalnego bezpieczeństwa. Ja uważam, że jest to dobra decyzja. To było dobre posunięcie, ponieważ wtedy byłem młodym człowiekiem i zaczęło się to, czego ludzie oczekiwali wtedy. Małe biznesy powstawały, to bardzo się fajnie zaczęło kręcić. I ludziom się to podobało. No i myślę, że ten rozwój i to wszystko dało ludziom po prostu, to był czas, gdzie po prostu ludzie troszeczkę odżyli. Z początku tak mi się wydawało. Teraz jestem przeciwnikiem. Proszę powiedzieć, dlaczego? Proszę pana, ja się nie do takiej Unii wstępowałem, jaka teraz jest. No i tyle co. Byłem kiedyś, proszę pana, zdecydowanie zwolennikiem Unii. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem. To co się panu tak nie spodobało? Proszę pana, to miała być wspólnota narodów suwerennych, a nie kołchoz. Jak państwo widzieli, mieszkańcy naszego regionu są podzieleni. Wszyscy uważają, że wstąpienie do Unii było dobrą decyzją. Wymieniają korzyści, ale i też problemy, które Unia stwarza. Chcą, aby nasze państwo było państwem wolnym, niezależnym kulturowo. Mówią przeciwnicy. Sam Domierza dla STV Info, Jerzy Strzyżuk.